Nie wiem, jaki dolem, może być youtuber, kiedyś zawód youtuber to był wstyd, teraz youtuberzy to coś naukowcy i guru trochę straszne, ale też prawdziwe. No tak w dużym uproszczeniu troszeczkę tak jest, no nie da się ukryć. No kiedyś bycie youtuberem kojarzyło się ze wstydem, byłeś po prostu takim grubaskiem, który był wyśmiewany w szkole i szukał ucieczki psychicznej od tego, co w rzeczywistości go otaczało i po prostu swoje ujście emocji znajdował w internecie, tam znajdował jakiś poklas czy zrozumienie, a to się przerodziło w duży biznes. Ale czy z drugiej strony możemy to krytykować, w sensie czy jest coś złego w tym, że ludzie szukają rozrywki po prostu i chcą oglądać streamy czy filmy? Wydaje mi się, że nie, jakby fajnie było, gdyby każdy podchodził do tego zdroworozsądkowo i nie wierzył zero-jedynkowo w to, co jakiś brudas na kanapie, w tym przypadku ja, mówi w danym momencie, tylko gdyby sobie myślał logicznie i starał się dochodzić do jakichś wniosków, to byłoby wszystko okej. Okay. Tylko problem polega na tym, że w momencie, w którym to robi family friendly content i mamy taką dziewczynkę na przykład, tu u niej logiczne myślenie jeszcze będzie siedzieć. Nie dlatego, że jest głupia, dlatego, że jest zbyt młoda, żeby pewne mechanizmy zrozumieć. No i myślę, że youtuber jest guru tylko dla osoby, która jest dzieckiem. Dla takiej 12-latki, 13-latka być może. Ale dla 20-parolatka youtuber nie będzie nigdy guru, a po prostu ziomkiem, z którym lubi spędzać czas. Tak myślę przynajmniej i mam taką nadzieję.